Arka Gdynia zremisowała na własnym terenie z GKS Katowice 1-1 w sobotnim meczu 29. kolejki pierwszej ligi piłkarskiej. Po meczu poprosiłem o opinię zawodników obu drużyn oraz trenera Arki Gdynia. Widać było duże zaangażowanie w dzisiejszym spotkaniu. Ostatecznie skończyło się to remisem 1-1. Przede wszystkim zaangażowanie, siła charakteru w tym meczu musiała na pewno podnieść tą poprzeczkę, żebyśmy ten mecz przede wszystkim dobrze zagrali. No, mówiliśmy sobie w szatni, że będzie na pewno ciężko i tak też było. Na pewno mógł mecz się podobać, bo i z jednej i z drugiej strony było bardzo dużo ciekawych akcji, sytuacji. Nawet przy odrobinie szczęścia mogliśmy się tu pokusić o zwycięstwo, szczególnie po pierwszej połowie mogliśmy prowadzić. Natomiast cieszymy się z tego punktu. Na pewno jest taka zaliczka w tabeli i teraz mamy mega ważny mecz z Polonią Bytom. Na pewno musimy się przygotować mentalnie przede wszystkim do tego meczu, tak jak dzisiaj z Arką. Czy nie sądzi pan, że przydałby się w drużynie psycholog sportowy? Ja myślę, że psycholog, na pewno by nie zaszkodził psycholog, ale sami zawodnicy muszą wiedzieć, dlaczego tak jest, bo my na przygotowaniu nic nie zmieniamy, my pracujemy cały czas tak, jak pracowaliśmy wcześniej i oni muszą wiedzieć, dlaczego teraz wyglądają tak, jak wyglądają. Co powiedział pan w szatni po dzisiejszym meczu? No, że po prostu tego nie zrozumiałem, a że mi to głowa nie bierze. Nie wiem, może za bardzo podpaliliśmy się, tak? Szliśmy na 1-0 i gdzieś tam euforia coś No i niestety, rywale nas skarcili. Podejrzewam, że przyjechali tutaj po to, żeby nie przegrać, to im się udało, a my no niestety po raz kolejny musimy zwiesić głowy. I generalnie już mówię, no nie mamy nic na swoje wytłumaczenie, tak? Może mówię, kibice spodziewają się, że będziemy każdego rywala odpalali 5-0 i będziemy fetowali, ale no niestety to jest taka liga, tak? Mówię, ja się nie będę tłumaczył, bo nie mamy podstaw do ani jakichś tam sytuacji do tego, żeby się tłumaczyć, ale mówię, no nie idzie nam, jest niemoc, nie wiem, tak jak pan powiedział, może kryzys, ale na pewno nie zarzuty pod tym kątem, że nie chcemy, to nie, na pewno nie.